napędowym, taką, tam, która rezonuje najmocniej, która posuwa się do tanich takich propagandowych chwytów. Mamy Gazetę Polską pod redakcją redaktora Stakiewicza, który nawet zaprosił Mariana Kowalskiego, znaczy, może nie zaprosił, bo w każdym razie cytował jego słowa, bo chyba dla Radia Wnet wypowiedział się Marian Kowalski, czyli nieszczęście, niestety przez chwilę znajdował się w środowisku Ruchu Narodowego, ale tam szybko się na nim rozpoznano. On później był takim zausznikiem i klakierem sekciarza Chojeckiego, gdzie opluwał Kościół katolicki, opluwał katolików, wykpiwał naszą świętą wiarę. Został pogoniony przez swojego guru Chojeckiego, no i bardzo szybko znalazł swoje miejsce w mediach mainstreamowych zarządzanych przez partię rządzącą, a także, proszę, no nawet redaktor Stakiewicz zaczyna go cytować, także Imperium, Gazety Polskiej, Republika, no, znaleźli sobie autorytet. To powinno się powiedzieć, kończ was wstydu, oszczędź, bo Marian Kowalski jest, nie dość, że to jest jakiś troglodyta, to jeszcze człowiek, no, który rzeczywiście w sposób perfidny atakował Kościół katolicki, atakował doktrynę wiary, wyśmiewał to wszystko, więc no to już nie jest chyba ostatnią deską ratunku, ale powoływanie się na tak wątpliwe autorytety przynosi wielką ujmę Gazecie Polskiej i redaktorowi Stakiewiczowi. No ale to jest jakby kolejne obnażenie. W swoim zacietrzewieniu propagandowym po prostu powołuję, znaczy używają takich goebbelsowskich chwytów, które muszą budzić ogromny niesmak. Proszę zwrócić uwagę, że już w tej chwili nie mamy nagonki na obóz narodowo-radykalny, bo przecież w Konfederacji nie ma osób z obozu narodowo-radykalnego, w związku z tym i Gazeta Wyborcza i Gazeta Polska przestała postulować o delegalizację obozu narodowo-radykalnego.